Yo, człowieki, z tej strony Bury i witam w kolejnym odcinku z gry Counter Strike Global Offensive, gry rankingowe. Normalnie wchodzę sobie ostatnio na Onet, na WP.pl i tak dalej, a tam pierwsze, tam wiecie, pierwsze wiadomości, co się dzieje z Burym. Czy najsławniejszy youtuber na świecie zapomniał o swoim kanale? Jakieś wywiady z jakimś Staśkiem, tam, że Bury wrzuca filmy, jakieś rapsy, a nie gry, że o co kurwa chodzi, czy on w ogóle zmienił powołania, tu nie ludziska, spokojnie. Tam jakieś pytania, czy Bury żyje? Czy może już nie żyje? Ja odpowiadam na to wszystko, żyje, mam się dobrze i tutaj macie film z gry. Jeśli wam się rapsy nie podobają, no, a rapsy były dobre quality. No. W ogóle nagrałem dzisiaj Ban by Flame odcinek i myślę sobie, dobra, wyślę i będzie w porządku i wszyscy będą wiedzieli, że żyję, a potem przypomniałem Bury, kurna. To jest 18 odcinek, masz jeszcze 17 poprzednich do wrzucenia, a najpierw musisz Anepic skończyć, no i pomyślałem, że jeszcze przydałby się jakiś, o kurna, jakiś CS, żeby wiecie. Żeby co? Co chciałem powiedzieć? No, żeby pokazać, że żyje. No i żyje. Kanał jest nadal aktualny. Spokojnie, spokojnie. 104 nie jest tak, że skończyłem na 100 subskrypcjach. Będę leciał dalej. SMS-y tutaj się piszą. Ale nie mam teraz czasu na SMS. 150 zagram. Jesteśmy w ogóle w pierwszym kałachu. Słuchajcie, to jest taka liga, z której nie potrafię wyjść. Siedzę tu dobrych kilkadziesiąt, ponieważ 20-30 meczów siedzę w tej dywizji i nie mogę z niej wyjść. Sądzę, że to jest takie moje maksimum póki co, jeśli chodzi o moje umiejętności. Plus, ostatnio miałem taką słabą, kilka słabych meczy, więc jeśli ten mecz przegrałem, to prawdopodobnie wrócę do golda czwartego. To się może źle skończyć dla mnie. Dobra, ale nie leży. No. Szkoda. Mogę spróbować sobie 250 sobie. Ale jak już podniosłem tego brzyna, to postanowiłem. A, spróbujemy. Jeszcze raz pojedziemy sobie 250, bo to jest niegłupi pistolet, chociaż on już kuźma grałem jakieś dziwne akcje. Dlatego ziomka to w ogóle eko nie istnieje. Tego chyba też nie. Chociaż ten jak zabijesz shotgunem, to zarobi 9 stówek, nie? To jest jakiś plan, nie? Ale no nie sądzę, żeby mu się udało to. Zobaczymy jak to będzie. Wydaje mi się, że coś przyróżniemy ten mecz, bo... Dobra, chyba mocno dostał. Nie no, tego smoka się nie da tak wykorzystać fajnie. Nasuwania się. Przed ewentualnym atakiem. I zabiciem z zaskoczenia. Już szortem... Nowa... A nie, to mój, dobra. Dobra, jeden mniej. Dziwne, że to przeżyłem. No i coś czuję, że to jest pograne. Właśnie, zaskoczył, ale dostał 78-4, to ładnie w sumie. No jestem w ogóle pierwszy w tabeli, ładnie. Chociaż mój ostatni pachoł 0-3, no dobra. Umówmy się, że przegraliśmy pistoletówkę i teraz musimy grać eko kolejne rundy, więc nie dziwne. W ogóle sądzę sobie kawę. No, co taki dobrej kawy nie zrobiłem, w ogóle dawno kawy nie piłem, wiecie. No i co, ja chciałbym grać fulla, no dobra, ten gra snajperę, ten nie będzie miał nic, ten nie będzie miał nic. Gra fulla, ja też gram fulla. Nie będę się tu bawił. Zabawy. System famous Bury. Bury znaczy, ja. Dobra, uprzyjemnijmy im dzień granatem. Mam nadzieję, że go wrzuciłem dobrze. Dobra, pachoł już nie jest 0-1. A, jest. O co chodzi? Przecież zabił właśnie. Przecież zabił właśnie na naszych oczach. Ciekawe. Ciekawe. No, a mnie zaskoczył ten ziomeś. Kurwa. Short one, op. Two of them short. Watch out. Trafił go, chyba. Przynajmniej powinien.
Dobra, to szedł na plecy ładnie. Runda nasza. No może nie przegramy, może po prostu nie jesteśmy mistrzem eko i pistoletówek, ale możemy to nawet wygrać. Tam jest mocno bity. No i pięknie. Pachu zabił trzech, a jest jeden. Patrzcie, co się dzieje? Jak głupi, dwóch pachołów jest! Dobra. Nie zauważyłem, słuchajcie, w ogóle. A to ciekawa sprawa. Ach, te pachoły się mno... Jak króliki się mnożą, słuchajcie, no. Jeden jest, a to zaraz się drugi pojawi. No tak, pachoły już takie są. Dobra, to są chyba... A! Takie mam wrażenie. A nie. Może już to poza. A, mamy bombę w tunelach. To B, to B. Ładnie, żeś pozamiatał, mistrzuniu. Ładnie, pozamiatałem tego. Marlock. Best lock. Laying down smoke. Okej. Okay. No mogę. Nie chciało się wziąć. No niestety. I did my best. Żeby wziąć to AWP, ale się nie udało. To sobie kupisz. Jesteś pachą w końcu, nie? Masz brata bliźniaka, więc jakoś to będzie. Only win for Wi-Fi. Tak, wygramy po internet bezprzewodowy. Widzicie tego pistolera? Coś pięknego. Zawsze chciałem mieć tego skina, wiecie? Jest naprawdę fajny. One tunnel. Ciebie już nie ma. Patrzcie. Kujen, salga, muere, mule, kondukto, mere, normala, coś tam. Nie wiem, co to się znaczy w ogóle, czy ja mu sobie jaja. A jeśli ma jakieś znaczenie, to czy łącznie tworzy jakieś sformułowanie ważniejsze? Report. W sumie nadużywanie czatu. Bliski, ale ładnie chłopaki, wbijajcie tutaj. Awesome B. Peace planting. Behind boxes. Tam są same skrzynki bury, co im to daje behind boxes? Nic, ale dałem info. Wait, wait. To jest ważne. Ja bym się tam w niego wbił, jak chcecie chłopacy. Możliwe, macie rację, ja nie mam. Piękny strzał, piękny. No i tyle czekał, tyle się czaił, żeby spudłować. A, masz tutaj, o kurna. Macie defusa. Ale zdążę. Ale defusa się kupuje. Spawn na czacie coraz większy. Craig, ja cię w sumie też, sorry. Nadużywanie... czatu tekstowego. No i dostaniesz restricta czy coś. Powinieneś być zadowolony, chłopaku. Chodź, w końcu o to ci chodzi, wiadomo. Let's go, let's go. Więc powiedzą jeden B, jeden B. A tak naprawdę jeden jest zaraz za mną. Co ten pachoł? Dwóch pachołów obaj niesamowici. Niewiarygodny, słuchajcie.
Można byłoby się spodziewać, że jakiś z dwóch to przynajmniej jeden będzie lamił, ale nie. Obaj są niewiarygodni. Information, please. Ten pewnie łynie miał i zmienił się na pachot. Short. Trochę się zykam. Dobrą pozycję żeś obrał, przyjacielu. Okej. O, ninja defuse, ninja defuse! Takie rzeczy tylko u mnie na kanale. Było niebezpiecznie, ale jeden smok wystarczył, by rozbroić ten ładunek. Pachoł, not pachot. Patrzcie, tam też jest dwóch pachotów. Znaczy te pachotów, nie pachołów. To jest piękny mecz. No, tamten skopiował literę pewnie z czatów. Nie ma tak dobre strzelania, nie? Full auto piękne wyszło. Tu on bi. Kuźwa, miałem po prostu pewne 3 kile, ale to jest jednak taki stresik w takich sytuacjach, nie? Że niby wiesz co robić, ale jednak kurna wygrywa to takie niepowodzenie. Wiecie, chcecie ubić jak najwięcej zanim was wykryją i ostatecznie gówno robicie. Dlatego nie wyszedłem z kałacha jeszcze. Bo nie umiem opanować drżenia rąk w takich sytuacjach. Będzie po lewej jednej pewnie. A, szkoda, jednego dnia. No i ta runda idzie dla nich. Nawet Pachu sobie nie poradził. Pachu w ogóle nadal myślę, że tam ktoś jest. Co za człowiek. Widzieliście? Ogarniacie typa? Przez 10 minut wali w jedno miejsce. Nie zauważył, że już dawno jakby ktoś tam był, to by zginął. Ale ten pilny. Gdyby się jednak tam ktoś zmaterializował, musiał być czujny. Dobra, no dalej. Dun 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 dun. Widzisz to naklejkę? Jest napisane na niej, nie widać niestety. Szczęście jest moim skillem, nie, fart jest moim skillem. Luck is my skill, jakoś tak po angielsku dokładnie, bo te naklejki są po angielsku niestety. To jest tak wielka, że można nawet przeczytać. A nie, nie można. Bo nie jest wielka, to jest taki sarkastyczny tekst chłopaki i dziewczyny. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać, bo tak jakoś dość daleko jestem od mikrofonu mego. Ale chciałem. Pachoł, nie, no Pachoł jest niewiarygodny, słuchajcie. No i Pachoł drugi mnie zabił. No to oni są niewiarygodni, niezależnie czy jesteście z nimi, czy bez nich, czy kontra ich, czy przeciwko nim, oni są niesamowici. To jest moim skinem ciśnie. Leon. At least one, w sumie. Pachoł ze swoją siatką safari, prawdopodobnie faktor nie, aczkolwiek widzę pewne oznaki, że może być to nie malware, a czy nawet field tester, więc nie jest tak kolorowo. To co chłopaki, gramy eko? Chłopaki się zestresowali. Ale chyba się zgadzają. Myślę, to 250 i lecimy do akcji. Let's go! Widzicie te zaawansowane uniki? Wszyscy zawsze skaczą, a to chyba daje trochę czasu sniperowi. Gdzie bliski shit? A właśnie. One upper tunnel.
Pierwszy w tabeli rządzę tą grą. Nice try, bym powiedział. Ci niestety nie mają tu na kewlarów i jeden strzał i celownik jest gdzieś w pizdu w powietrzu, nie? To to niestety działa. Chociaż to są dwa pachoły, oni mogą wygrać. Na nich, jeśli na kogokolwiek w tym teamie, to na nich na pewno można postawić kurwe pieniądze. Patrzcie, a widzieliście ten movement kobry. Pach, pachu, jeden wie co chodzi. On ogarnie. W tym czasie drugi zakrada się przez tunele. Na pewno go nie słychać tupiącego. No ale patrz, niestety pachu pierwszy poległ od pachota drugiego. Pachoła znaczy. Pięknie, pachu jeden się nie myli, pierwszego pachota bije. Rozgląda się. Pięknie, pięknie. Full przeciągnięte, full auto i pokonał liżącego tęczę. Został ostatni. Został prawdopodobnie pachoł. Czyżby tak, epicki pojedynek pachoł kontra drugi pachoł. Kto wygra? Tylko oryginalny. Prawdziwy pachoł, nie żaden podrabianiec. A tutaj ciekawe. No i jest zdążył niestety chłopak. No niestety, pachoł próbował, ale bomba chyba wybuchnie. Tak, niestety. Szkoda, bo był blisko. I pachoł drugi jednak wygrywa. Dlatego się pisze Don't be loser by defuser. Czegoś tak. Dobra. Gramy, widzę fulla, chłopaki się nie boją. Dobra, wyzerowałem się z hajsu zupełnie. No właśnie, chłopaku. Chłopaku, w kogo ty celujesz w ogóle tą swoją AWP? Niedobrze. Catch this bitch. Aż mi się przypomniała walka w Rezydencie 5 z takim wielkim bossem i tam się mu rzucało granata do ryja, a Chris mówił eat this, dziwko. Bo on tam chciał nas zjeść, nie rozumiecie? A tak to jadł granata. Chris to zawsze wiedział co powiedzieć. Wiecie, że czy chyba w mojej historii Counter Strike'a nigdy się tu nie ustawiłem w tym miejscu? Aż mi się wydawała to głupia pozycja i nadal mi się taka wydaje, ale już dobra. Wszystkiego trzeba w życiu spróbować, nie? Taka CS-owa Kama Sutra, różne pozycje. Jakbym ich zaskoczył i wyszedł tunelami. Mówię na to tunela, to się mówi po prostu trup. Trupiarnia. Dobra, teraz w tej dupie. One shot. No mają awki i tak dalej, ja mam M4. A1S. What can I do? To mi tutaj na plecy chodzi. Co za wariat. No pięknie, jeszcze dałem się zabić. Ekstremalnie dobrze co zagrałem. Ja myślałem, że się uda. Patrzcie, pachoł nie wie co to eko. Lepiej kupić tego M4-1 niż defuza, a znaczy niż kawlara. Spokojnie wam się wygrywa pojedynki na snajperów. Z diglem. Chyba będzie B, coś czuję. Może A. Ale pachoł już, niezawodny. Niezawodny gracz. On się nie myli, panowie i panie. On po prostu zabija. On stwierdził, że jeśli w grze są bronie, to znaczy, że trzeba w nich zabijać. Po prostu realizuje ten cel. Ktoś do mnie pisze, nie mam na to czasu. What the fuck? Boom, bitch! Get out of the way!
Wydaje mi się, że powinien ktoś pójść B. Patrzcie teraz na to. Defuse. Nie zdejmie i mnie zabije. Dobra, nie zabił. Pokażę tym lamusom, jak się gra z tej broni. Albo zginę. Gracz Avast ocalił cię, zabijając polisz tęczę. No i pięknie. Patrzcie. AWP i Digo. Jak ktoś grał w 1.6, to wie, o co chodzi. Podstawowy zestaw. Jeszcze co? Gdzieś kto to strzał? Jakby ktoś tam stał, to by zginął. Ale nie stał. Niestety. Bo by zginął. Too short. Zbyt short, słyszeliście? Zbyt short. Nie ma takiego strzała. Ja Kevlara zapomniałem kupić w ogóle. Myślałem, że w poprzedniej rundzie miałem. Dobre bury. Dziwne, że przeżyłem. No pięknie, ale wygraliśmy. Ale zapomniałem kupić Kevlara, mogłem zginąć. Znowu mnie ocalił Avast. Co on taki jest, kurna, ocalający mnie? Przed czym mnie niby ocalił? Bo tak się zastanawiam. Teraz czas na pojedynki snajperskie wyższej klasy. Mamy snajperów, wszyscy uciekli. Kim ty jesteś? Dobra. Ale jeden padł. Mid, guys. Dobre strzelanie, pachoł. Ale pachoł! Dwa razy się nie myli! Nie ma takiej opcji. One shot. Patrzcie, co ten pachoł, jak przyciągnął Fallouta. Drugi pachoł zdjął kolejnego. Jak oni, co oni grają, co te pachoły. A ten tylko z SSG, patrzcie, ale zamienił na jeszcze potężniejszą... A, ten ej, ten Riot jest w sumie fajny, kurna. Ja myślałem, że ten Riot taki brzydki skin, a on wygląda całkiem fajnie. A drugi pachoł niestety nie podziela umiejętności pierwszego. Ale został Avast, ten co zawsze mnie ratował. Czy on jest w stanie ugrać ten mecz? Avast kontra... No tak. Nieważne. Kontra ziomuś z kotem na awatarze. Kto może wygrać? Tak. Pojedynkowy pojedynek. On na B jest chyba, nie? Dokładnie. Przez kolejny pachot, niedobrze. Im więcej pachołów, ten mecz staje się trudniejszy. Bo u nas niestety jest tylko dwóch pachołów, a o nich już jest trzech. Past. No jednak kot na awatarze zwyciężył w tym pojedynku. Ostatnia runda, pierwszy głowy wypowiadacie. Pachoł nie ma hajsu. No nie wiem, czy ten wynik mnie satysfakcjonuje, nawet jak będzie 7-8, to jeszcze nie jest bardzo dobrze. Powiedziałbym, że jest bardzo średnio. Już ma tyle broni leżało, mogłeś podnieść, to musi. A nie, on wystarczy mu jednak ten. A niech zaszowali chłopacy. Chłopacy, nawet broń zobaczyłem. Good half.
Znaczy wroga, nie broni. Broń zobaczyłem. Cały czas jest na ekranie. Hey man, what is... ¿Cómo se dice significa en inglés? Aho. P-A-T-C. With aho. Dobra. Słuchajcie, ludziska. Trzeba wygrać. Bo inaczej spadnę do goza czwartego i znowu będą gry na bardzo niskim poziomie. Zawsze chciałem osiągnąć minimum tego kałacha, bo to już fajnie wygląda. Szkoda, że nie mam czwórki, ja wolałem czwórkę. Kuzina, która tylko reprezentuje samą kałacha. Co jest, plecisze nam robili? A to chamy. Spokojnie chłopaki, nie bójcie się. I going plant. I am planting the bomb. I pięknie. Teraz pukcz. Warlock. Zaraz się skończy longowanie. Aha, to będę się mówiłem. Ale strzeliłem mu chyba bańkę, bo 87 w jednym z Glocka to musi być bańka, po prostu zasięg był nie ten, tak powiem. Za duża odległość, żeby ta bańka zabijała na strzała. Może bo jej bomba wybuchnie, to dostanę nie dość, że MVP, to będę bliżej bycia pierwszym w tabeli, chociaż wiecie co, nie wiem, czy chcę być pierwszym w tabeli. Pachą na to jednak zasługuje. To jest jednak pachą. Fajnie, że ugraliśmy pistoletówkę, to prawdopodobnie daje nam kolejne dwie rundy, tak, oprócz tej teraz. Czyli w sumie trzy rundy wygrane pod rząd. Tak to już jest, właśnie jak się wygra pistoletówka. Teraz nie trzeba, wystarczy nie spieprzyć tego, nie? Bo zdarza się przegrać oczywiście na pistoletówkę, na eko. Ale my chyba tego nie zrobimy, mam nadzieję. A żeby zwiększyć moje szanse, grając na ludzi bez kawałów, po prostu będę strał pociskami na lewo i prawo. To zawsze się sprawdza, blisko. They shall regret this day. Skoczymy w ogóle midem, wiecie? Wydaje mi się, że tego mogą się nie spodziewać. Dobra, pięknie, bez strat, o to chodzi, słuchajcie. Robić hajsy, nie tracić ludzi. Coś pięknego. Ci jeszcze jedno eko muszą zagrać, szczególnie, że są kontentory zostawić, a u nich broń jest dużo, dużo droższa. Nie zarobili specjalnie hajsu w tej rundzie właśnie, dlatego nie sądzę, żeby ktokolwiek powstrzymał się Famasem, czy a już o moim czwórce nie wspomnę. Więc powinno być dobrze. Powinno być bardzo gitowo. My sobie budujemy kapitał, którego... Warlock. Teraz umieram. Kuźwa, to było szalone. One shot. Ja mam jeden HP. One shot. Oj, niedobrze. Ja to jestem w sumie trupem, nie? Pięknie, wygraliśmy to. Ja sobie podniosę kałaszka za free. Dobra, i oni teraz będą grali już fulla. Czyli teraz trzeba być most ostrożny. More ostrożny, dokładnie. More careful, bitches! Dobra. Ale możemy to wygrać. Ostatnio stwierdziłem, że... Zawsze myślałem, że Dust jest bardzo, bardzo mapą kontrterrorystów. To jednak ostatnio przekonuję się, że terroryści mają tutaj bardzo dużo do powiedzenia, nie? I że... Nawet można byłoby się skłaniać powiedzieć, że to jest mapa TT, nie? Już zajmie bombsite, to potem tylko odbić. No właśnie go zajęliśmy, bez większych problemów.
planting the bomb. Dobra, jeszcze się uda, jest tym większa szansa, że wygramy. Jeśli nie przed zabicia wszystkich, to wiecie, był bomby. Czy tu ucieka granata, chłopaki? I'm throwing a flashbang. Flashbang. Window. O kurna. Ale przegraliśmy taką rundę, serio? Jak to była wygrana? Ale słabo, kurczę, przegraliśmy wygraną rundę. Wydaje mi się, że to moje wyjście też... Ech, to był zły pomysł. No szkoda, no ale dobra, mamy hajs, jeszcze nic przestraconego. Fachoł 1, co ty kupisz? Czy coś kupisz? Bo jeśli coś kupisz, to ja ci mogę zawsze rzucić akacza. Ale starcie na 50. Dobra, broń bardzo. Ja pierdolę, auk, nie? Chyba żałosna broń. No ale jednak ma przewagę na dłuższe dystanse często. No nie dobrze, nie dobrze. Co ty robisz? Awas, proszę cię. Awas chyba się naćpał, słuchajcie. Patrz jak zaczął grać. Tak to ratował zawsze nas, a teraz tak jakby nie chce. Ten u nich pierwszy ziomuś, ten kot, jest bardzo dobrym graczem. On nas trochę robi. Ale bo cheater, kurwa. No właśnie, patrzcie już. No patrzcie, on nas robi sami. 10-10, no i dobrze, i dobrze. Chłopak jeszcze odnosi jako grać pewnie. Nie, 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 no co ja mówię, tylko ten pachu pierwszy tak masz jedniąc z finansami. No cóż, to kiepsko. DJ Madmanian, gramy. Co ty kupiłeś? Serio? Bizona? No nie wiem, czy to jest dobry zakup na ten... Jak oni mają fulla. No nawet. Jego decyzja, nie? Kurwa, no z jednej to z... jak nie z jednej to z drugiej, jak ja tego nie lubię. Co to byli, nasi? Takim cudem on mnie zdjął. No patrzcie. Doors. Świetno, świetnie, kuźwa, aby stratno zrobił. Oj, coś czuję, że ten mecz nie zakończy się zwycięstwem, wiecie? Idzie słabo. Oni tam, oni nie są świetni, szczerze powiedziawszy, ale ten pierwszy u nich jest dobry. Jest bardzo dobry. Jeszcze nie jako, no dobra. Co jak wygramy, to nie będziemy musieli grać jako. Czemu się tak tego biłko? No fajnie. Jak oni nas robią, słuchajcie, jak oni nas robią. To jest niewiarygodne. My też nie mam żadnych taktyk, tu nigdy nie było info w tym teamie. Jakiegoś lepszego czy gorszego. Ech, spróbujmy tak zaraz. No nie wiem, ja tutaj czuję po prostu, że przegrywam ten mecz, słuchajcie. Wiecie, to jest taki morale spodaję, a morale tak są ważne. Pacho 2 niszczy pachoła, no co się dzieje? Kuźwa, bańka na start, piękny. Podrabiańcy niszczą prawdziwych. On blue. Blue box.
No i patrzcie, bez strat z Nosem. To jest niewiarygodne, jak oni nas robią teraz. Jakby się co najmniej ktoś odpalił, bo to jest niemożliwe, że... Dawaliśmy radę, a teraz nagle nic nie chodzi. A już tam się na czacie wyzywają chłopaki. Dobrze. Niedobrze! Widzieliście tego Blue Laminate'a? Coś pięknego. W sumie fajne skiny, ale tak bym chciał mieć... Słuchajcie, no nie stać mnie na te droższe skiny. Te droższe skiny są fajne, ale wydać na skina, słuchaj. Ja no na przykład pozwalam sobie na raz na miesiąc, czy na dwa razy w miesiącu wstać te dwie dychy, co daje tam 5 euro, nie? I w tym 5 euro obracam się i kupię jakieś skiny. Ale te fajniejsze skiny to jest kuźwa 50 euro. Wyobraźcie sobie na jednego skina wydać 200 zł. Co właśnie kupiłem ostatnio 8 giga ramu za 250 i na pewno jest wolniejszy od skina. Sniper down. No i FIFA drugi oczywiście, ja pierdolę. Ach nie no, nie mam szans, patrz, robią nas jak chcą. Ten ziomuś z augiem na ściście nawet, z augiem, bronią, która po prostu dla mnie jest, no nie, nie jakąś, no beznadziejna, nie da się tam strzelać, nie. Ale dobra, zagramy piżamą. Piżama przynajmniej fajnie wygląda. Bo nawet jakiś kształt ma dziwny, kurna. My przegramy tą rundę, to mam eko i eko na pewno nie wygramy, więc to właściwie będzie koniec gry. Znaczy na pewno nie wygramy, nie jest jakieś szanse, ale tak minimalne, że... Flashback. Myślałem, że to ja. Aha, bo to było fajnie. Long last one. Aha, bo oni są tutaj. Co to za skin fajny, magma, o kurna, fajnie wygląda, słuchajcie. Fajny, fajny jest, kurna, w grze, fajny. Taką M4 mieć, kałaszka mieć takiego, kurczę, no właśnie takie skin. Szkoda, że nie można takiego skina przenieść, kuźwa, na kałacha, czy ja bym był zadowolony, słuchajcie. Albo grot, to ja bym mógł mieć grot, to tutaj każdy dron jest tak fajnym skinem. Jakim złodziejem ja dostałem VIP, jak jednego ubiłem? Każdy po jednym mówił. A, dobra. 14-11, no dobra, jak wyrzucą, to może wygramy. A raczej bardziej chcą wygrać, niż wyrzucić jednego gracza. Znam takie, tak. Ktoś tam się zdenerwował, wyrzucił go i nic się z tego nie zrobiło. Dobra. No i są szanse zwycięstwa, oczywiście są, ale... Nasi przeciwnicy są lepsi od nas, ja się nie boję tego powiedzieć. No i dwa razy go trafię. Krwi się polało tak, jakbym tam rozprął bebechy na wszystkie strony. Dorsman. A... Ten dostał w górę na locie. Heda. Ten już szał to szmata, no dobra. Nieprzyjemnie chłopaki się zachowują. Podoba mi się ten skin, słuchajcie, ładny jest. Patrzcie, co ten robi depstek. A pachoły, czy to w naszym, czy nie naszym, to się nie mylą, są niesamowicie, nie? No, tylko pachoł tutaj ze mną walczy. Chociaż w tym, w drugiej połowie ja mam przewagę nad pachołem. Jeśli chodzi o zadany deps, oczywiście. No bo w tabeli nadal nie przegrania. No i kili ma więcej. No i eko, słuchajcie, no i patrzcie, co ja muszę zrobić. Ja mogę sobie kupić najwyżej teraz... Dobra, bez kowlara pójdę. Z kowlarem pójdziemy, ale bez hełmu. I Deagle. Hipnoza. Zahipnotyzował was bliska? Patrzcie. Dawajcie subskrypcję, dawajcie like, komentarze. Tylko pozytywne oczywiście. Pacho, patrzcie! Co zrobił? Najpierw zabił wroga, potem... Kuźwa, patrz ile pachołów się zasiało na tym.
Murder strikes again. Okay. Go big man. On tam się na niego czai, patrzcie, chodzi bańka będzie. A nie. Jak długo szybko tej bomby. Przynajmniej może skończy na pierwszej pozycji. No i GG. Ale skończyłem pierwszy, ale no spadnę. Czuję, że spadnę. Niestety. Good game. Easy! To nie było easy, co tam oszukłem. Dobra, i co uwaga? Był mistrzowski obrońca 1, teraz będzie gold 4. Easy win! Już nie trzymajcie mnie w pewności, pokażcie mi to. Burka, kurwy, głupie! Burka! Pokażcie mi to. 4 gwiazdki. Nie, słuchajcie, jesteśmy w kałachu, gramy dalej. Dobra ludziska, dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Żyję, jak mówię, żyję i będą filmy. No, do usłyszenia, Eldo Presidento, peace out.